Witam serdecznie, Piotr Nisztor. Dziś moim gościem jest Maciej Małecki, wiceszef Komisji Energii i Skarbu Państwa. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Panie pośle, pan interesował się bardzo mocno inwestycjami, polskimi inwestycjami rozwojowymi, czyli tym słynnym PIR-em, o którym rozmawiał Bartłomiej Sienkiewicz z Markiem Belką, o którym bardzo negatywnie się wypowiadał. Z tych interpelacji, które pan składał, wynika, że w dalszym ciągu ten PIR jest kulą u nogi polskiej gospodarki. Zamiast ją wspierać, te pieniądze, gigantyczne pieniądze idą do prywatnych firm, zagranicznych firm. Co według pana tutaj jest najbardziej skandalicznego i budzi największe wątpliwości, jeśli chodzi o działalność PIR-u i inwestycje, w których bierze udział? Program Inwestycje Polskie z zasady miał wspierać polskie projekty infrastrukturalne, miał pobudzać naszą gospodarkę, miał pomagać naszym firmom w rozwoju. Powiedzmy, miał być takim kołem zamachowym naszej gospodarki i takim z nowymi technologiami, z przebudową, z ułatwieniem rozwoju tym firmom, które nie miały na to środków. I w takim sensie, w takim wypadku polskie inwestycje rozwojowe mają sens, jeżeli wspierają dobre projekty, nowoczesne, które przenoszą naszą gospodarkę na wyższy poziom technologiczny, które wspierają rozwój infrastruktury i które pozwalają małym firmom stawać się średnimi, średnim większymi. No bardziej powiedzmy od tych średnich zacznijmy. No właśnie, ale tutaj okazuje się, że z tych interpelacji, które pan składał, wynika, że te inwestycje, te pieniądze na te inwestycje trafiają do między innymi francuskich firm, dużych francuskich firm. To jest zastanawiające, bo w nazwie mamy polskie inwestycje rozwojowe, i drugi, Bank Gospodarstwa Krajowego, które mają wspierać z nazwy inwestycje polskie. Jak wygląda to w praktyce? Bo ja kilka interpelacji na ten temat złożyłem. Pytałem jeszcze premier Ewę Kopacz w dwóch sprawach bulwersujących. Nie dostałem odpowiedzi od pani Kopacz. Teraz pytam ministra skarbu w sprawie polskich inwestycji rozwojowych i ministra finansów w sprawie Banku Gospodarstwa Krajowego. O co chodzi? Chodzi o to, że pytam, czy prawdą jest, że polskie inwestycje rozwojowe podległe ministrowi skarbu, czy BGK podległy ministrowi finansów wspierają przebudowę akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez firmy francuskie. No właśnie, 100 milionów złotych inwestycja. I większość z tych przepływów trafi do firm zagranicznych, nie do polskich, bowiem czekam na odpowiedzi na pytania. Natomiast jeżeli potwierdzą się informacje, które mam, no to wynika z tego, że za pieniądze polskiego podatnika, za pieniądze z polskich spółek Skarbu Państwa, za polski kapitał, obrót nakręcają sobie firmy zagraniczne, bowiem jedna firma francuska przez spółkę działającą tu przebuduje, zmodernizuje akademiki, a druga firma będzie operatorem tych akademików, uwaga, do 2039 roku. Czyli koszty, które zostaną poniesione przez nas, czyli podatników, będą dużo większe niż te 100 milionów złotych, na które opiewa ta inwestycja. Tam jest, będzie tworzona taka spółka specjalnego przeznaczenia, spółka celowa, do której PIR wnosi kapitał. Collegium Medicum wnosi też swoją część i trzeba wykupić udziały przez 25 lat. Te udziały PIR-u. Ale te udziały będą wykupywane, wygląda na to, z dochodów akademików, czyli z czesnego studentów. A operatorem tego, czyli spółką, która będzie tym zarządzała, która będzie odpowiadała za bieżące jakieś tam utrzymanie, będzie inna firma francuska. I to jest nie pierwszy przykład, kiedy polskie inwestycje rozwojowe wspierają akurat kapitał francuski. Bo przypomnę, że w Toruniu francuski gigant, państwowy gigant EDF ma budować nową elektrociepłownię, żeby sprzedawać ciepło mieszkańcom Torunia. Koszt tej elektrociepłowni to jest 550 milionów złotych, ale połowę tych pieniędzy dają polskie inwestycje rozwojowe. Więc gdzie tu jest interes Polski? Tym bardziej, że
W tym samym Toruniu kilka lat temu rząd Platformy i PSL-u brutalnie zerwał ważną umowę podpisaną z geotermią toruńską prowadzoną przez Fundację Lux Veritatis na wiercenia geotermalne i na dostarczenie ciepła wód geotermalnych do ogrzania Torunia. Otwór w Toruniu jest tak wydajny, to potwierdzają eksperci także zagraniczni, że wystarczy do ogrzania 40 tysięcy mieszkańców Torunia. I tamtą umowę, gdzie mamy polski kapitał, rząd Platformy i PSL-u zrywa. Słyszymy, gdzieś tam pojawiają się, czy w nagraniach, czy w jakichś wypowiedziach, informacje, że jeden z ministrów miał zlecać szukanie jakichś kruczków prawnych, jakichś haków, po to, żeby mieć punkt zaczepienia do zerwania tej umowy. A teraz lekką ręką dokładamy do firmy, która z całym szacunkiem nie będzie rozwijała polskiej gospodarki. A ile w takim razie takich inwestycji, takich kontrowersyjnych i wspierających zagraniczne podmioty zamiast nasze rodzime przedsiębiorstwa jest dzisiaj realizowanych przez PIR? Myślę, że na to pytanie będą mogli odpowiedzieć nowi szefowie w resorcie skarbu, że minister Dawid Jackiewicz wraz z zastępcami temu bardzo dokładnie się przyjrzą. Myślę, że podobnie minister Paweł Szałamacha bardzo dokładnie przyjrzy się temu, na co szły pieniądze Banku Gospodarstwa Krajowego, i interpelację, którą złożyłem, potraktują jako wstęp do takiego audytu, który i tak będzie przeprowadzany. Ja słyszałem o jeszcze jednej takiej bulwersującej transakcji, gdzie Polskie Inwestycje Rozwojowe miały wspierać budowę galerii handlowej w Poznaniu. Na jednym z portali taka informacja się pojawiła. Tą galerię miała budować firma francuska. Miały tam się mieścić sklepy wielkopowierzchniowe francuskie. No i nawet wypożyczalnia maszyn i wypożyczalnia kontenerów też miały być rodowodu francuskiego. Czy to przypadek w takim razie? Bo patrząc na to, o czym pan mówi, o czym pan pisał w interpelacjach, wszystko wskazuje na to, że PIR wspiera po prostu francuskie firmy. Któryś z kolegów zażartował, że w połączeniu z zakupem, próbą zakupu helikopterów, śmigłowców francuskich dla naszego wojska, możemy mieć do czynienia ze spłacaniem długu za poparcie ważnego stanowiska w Brukseli. Nie wiem, czy taka... Znaczy, czy rozumiem, taka że, chodzi, natomiast... że chodzi o stanowisko Donalda Tuska. No, tak, taką żartobliwą uwagę słyszałem, natomiast nie ulega wątpliwości, że te informacje wymagają dokładnego przyjrzenia się i sprawdzenia, kto w Polskich Inwestycjach Rozwojowych, kto w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisywał takie umowy i czy... Tak jak w pytaniach, które składałem w interpelacji kiedyś do premier Kopacz, na które nie dostałem odpowiedzi, i dzisiaj do ministrów naszego rządu czekam na odpowiedzi, to warto postawić takie podstawowe pytanie. A nie warto może, przepraszam panie pośle, że przerwę, może nie warto złożyć zawiadomienia do prokuratury, być może do służb specjalnych, żeby przyjrzeć się, czy te osoby, które te decyzje, o których pan mówi, podejmowały, no po prostu nie działały niezgodnie z prawem, bądź też były motywowane jakimiś poza merytorycznie bezprawnymi elementami. Na razie dajmy czas ministrowi skarbu, ministrowi finansów na wyjaśnienie tych kwestii. Natomiast no, chciałbym wiedzieć, w jakim zakresie te decyzje o zaangażowaniu polskich pieniędzy były w polskim interesie. No właśnie, bo PIR dysponuje praktycznie miliardami, jeśli chodzi o możliwość ewentualnego inwestowania, plus do tego gwarancje, które może wydać, a co za tym idzie, Bank Gospodarstwa Krajowego takiego kredytu pod takie inwestycje może udzielić. Czy w takim razie nie warto byłoby się może na Komisji Energii i Skarbu Państwa przyjrzeć bardzo dokładnie, co od początku istnienia PIR-u było przez tą spółkę finansowane. Będziemy się temu przyglądali, bo no, mamy w pamięci słowa jednego z prominentnych polityków Platformy, pozostając przy cenzuralnych słowach, że PIR to jest kamieni kupa. Natomiast
polska gospodarka potrzebuje wsparcia, potrzebuje ożywienia, natomiast potrzebuje przede wszystkim ludzi, którzy będą patriotami gospodarczymi, bowiem bogate społeczeństwa zachodnich krajów Europy są kierowane, no, zachodnie państwa są kierowane przez patriotów gospodarczych i dlatego są społeczeństwami zasobnymi i bogatymi. U nas z tym bywało różnie w ostatnich latach i uważam, że mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek wspierać polskie firmy, wspierać polski przemysł, odbudowywać polski przemysł. I trochę przewrotnie pytałem w interpelacji premier Kopacz, żeby podała mi przykłady, w których przykłady, kiedy inne państwa wspierały ze swoich środków publicznych inwestycje prowadzone przez nasze firmy w tamtych krajach. Tak jak powiedziałem, odpowiedzi się nie doczekałem. Natomiast teraz wierzę głęboko, że i Polskie Inwestycje Rozwojowe, i Bank Gospodarstwa Krajowego będą w lepszych rękach niż w ostatnich latach, a to na pewno będzie z korzyścią dla naszej gospodarki. No właśnie, przed wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość wiele mówiło na tym, żeby wspierać właśnie polski przemysł, polskich przedsiębiorców, polskie spółki. Tutaj mówimy o PiR-ze. W jaki sposób jeszcze rząd, nowy rząd PiS-u chce wspierać polskie przedsiębiorstwa? Jak to powinno się odbywać, no żeby skutecznie nie tylko tu w Polsce działały te nasze podmioty, ale również w skali globalnej, międzynarodowej. Zacznijmy od bardzo ważnej rzeczy. Od tego, że rząd Beaty Szydło odniósł duży sukces podczas szczytu klimatycznego w Paryżu, gdzie rząd wraca z tarczą, bo postulaty, które stawialiśmy, zostały przyjęte. A co na tym zyska nasz kraj, co na tym zyskają nasi rodzimi przedsiębiorcy? Zyskają to, że zostanie powstrzymany ten taki szaleńczy pęd napędzany przez szaleńczy pęd do ograniczania emisji dwutlenku węgla, podnoszenia cen produkcji prądu, produkcji ciepła, czyli podnoszenia kosztów produkcji i funkcjonowania wszystkiego w Polsce. Od przemysłu poprzez usługi, praktycznie wszystko. Czyli dzięki temu polska gospodarka będzie mogła zachować konkurencyjność i nie będzie zabijania miejsc pracy poprzez, tak jak powiedziałem, podnoszenie cen, drastyczne dokręcanie śruby zgodnie z interesem Niemiec i Francji, bowiem nie oszukujmy się, w dużej mierze pakiet klimatyczny, w dużej mierze te obostrzenia dotyczące ochrony klimatu, ograniczenia emisji są zgodne z modelem rozwoju gospodarki niemieckiej. Niemcy w 2013 roku miały 350 miliardów, czyli 14% z 2,5 biliona euro w technologiach, w tych czystych technologiach energetycznych. I Berlin głośno mówił, że chce podwoić swój udział w światowej gospodarce. Czyli żeby podwoić, wtedy my jako Polska musielibyśmy koszty produkcji po prostu podnieść. To by się zdarzyło, gdybyśmy, rozumiem, dzisiaj po tym szczycie klimatycznym wracali na tarczę. Wyglądałoby to tak, że pojawiałyby się coraz większe wymagania co do ochrony klimatu, co do ograniczenia emisji. Te wymagania moglibyśmy spełniać, zakupując drogie technologie, na przykład z Niemiec. Nie moglibyśmy wykorzystywać naszych technologii, czystego spalania węgla na przykład, bo mamy takie bardzo wydajne technologie. Polska myśl techniczna, polscy naukowcy, którzy przy tym pracowali, nie tylko u nas do wykorzystania, ale też do eksportowania do innych krajów. Do spalania biomasy, do pochłaniania, do uzgodnienia tego, że dwutlenek węgla może być, pochłanianie może być też liczone jako pochłanianie przez lasy. I to o tym właśnie mówił profesor Jan Szyszko, minister środowiska w Paryżu i do tego przekonywał inne kraje. Wspomniałem o tym dlatego, że to jest jakby warunek, żeby nasze firmy mogły konkurować na rynku europejskim, bo jeżeli weszłyby te restrykcje narzucane przez kraje starej Unii,
my bylibyśmy niekonkurencyjni i w Unii, i poza Unią. To zabiłoby wiele miejsc pracy. I teraz od tego momentu trzeba ruszać ze wsparciem dla polskich firm. Pamiętam taki jeden z artykułów ministra finansów Pawła Szałamachy o podwójnym odpisie podatkowym. My też o tym mówimy w programie, gdzie firma, która inwestuje w badania i rozwój, może odpisać te środki zainwestowane, ale kiedy jej patent wchodzi w życie, dostaje drugi odpis. Podnosimy innowacyjność naszej gospodarki. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był poseł PiS Maciej Małecki, wiceszef Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.